Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj pora na drugi odcineczek oraz drugą część prologu z mojej nowej seryjki na tym kanale. Z gry, która została wydana w dniu moich urodzin, czyli 14 maja. A dokładnie cała trylogia gier została zremasterowana, czyli odnowiona. Przed wami Mass Effect. Gra RPG obsadzona w galaktyce, w której wcielamy się w Sheparda, komandora Sheparda, który, jak mówiłem, został wcielony jako pierwszy z ludzi na elitarnej, międzygalaktycznej, kosmicznej jednostki tak zwanych agentów specjalnych Widm. I właśnie jesteśmy na takiej pierwszej naszej misji, która miała być typową misją taką spokojną, a tu się okazało, że spokojna i bezpieczna kolonia została zaatakowana. Ale dobra, już cicho jestem. A to jest nasz przewodnik. Nihilus. Ale teraz dobra, już cicho jestem. Saren? To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. I na Sowietę! Chyba nasz przyjaciel nie będzie z nami kontynuował. Kontynuował naszej podróży. Zostaliśmy zaatakowani! Szybko do ściany! Do ściany przyklej się, Shepard! Pozbądźmy się tych zombiaków. Spokojnie, na spokojnie. Kurde, twardzi są. Bo ja podeszli to, nie zauważyłem. Uciekać! Teraz ten został. On się chyba zbudował. Dosyć zabawnie to wyszło, ale to nieistotne. Odbywamy się do moja. Dobra, czyli tak. A jest Ashley. Ashley, śmigasz tam. Ty, Kaiden, tutaj. Co tu jest, co zostało? Dobra. Ashley, śmigasz tam, a Kaiden tam trochę do tyłu. Idziemy na spokojnie. Tu gdzieś jest przeciwnik jeszcze. Tylko gdzie? Dobra, Ashley i Kaiden. Znaczy, Kaiden i Ashley. Ashley, śmigacie. O! Nawiązana została walka. Szturkowcem getów. Dobra. Komandorze, to Nihilus. Uzdrawiamy się. I tu jest nasz towarzysz Nihilus. Dostał kulkę w łeb. Na Sowieta został pokonany. Na Sowieta. To widmo. Był z nami na Nor. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Co tu robisz? Co się tak czaisz? Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Ten drugi? O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się zna. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. I co dalej? Dokąd udał się Saren po zabiciu Nihilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich!
Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. A ciebie gety nie znalazły? Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Dobra, ruszajmy. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Właśnie mi się przypomniało, że mamy poziom, nie? Oddział? Tak, 6 punktów aż. No to... Co daje nam szkolenie? Dobra, czyli dajmy szkolenie oraz... Dajmy w dwa razy wrzut. I myślę, że podszkolimy się jako szturmowiec. Tobie damy... Ciebie damy pierwszą pomoc załadujemy na maksa, żeby jak najlepiej przeleczyć. A ty, moja droga, kontynuujemy twoje szkolenie w pistoletach, ale również zwiększamy ci twoją żywotność, czyli szkolenie w żołnierzu. O, żebyś była trochę twardsza. Dobrze. No i punkty wydane. A tu jest gdzieś przeciwnik. Tutaj. No i wykorzystajmy naszego... Aha. Chciałem wykorzystać mój nowy cios, ale... Tarczę to skubany. A jak tu się uderza? Załatwić wroga! A zobaczmy ten, bo w sumie nie sprawdziłem. Opcje. Sterowanie. Konfiguracja raczej. Chodzenie, przykucznie, użycie, mapa, oddział, leksykon. Leksykon, o, dobra. A może bardziej walkę, o. Walka wręcz, A V leczenie. Czyli w sumie ja powinienem podchodzić i wymierzać im taką sprawiedliwość, ale to dobra, to potem. Bo tu gdzieś jeszcze jeden jest przeciwnik. Do mnie. On tu powinien być po prawej stronie. O kurde, o kurde, o kurde. Schować się. Chować się. Ashley. Do przodu. Dobrze, na spokojnie. Czyli tak, Ashley idź tutaj. A ty na drugą stronę. Będę cię wspierał ostrzałem. Wykończcie to. Serio, Ashley, padłeś? Padłeś? To niedobrze. Dobra, trzeba będzie jej pomóc, ale to na spokojnie. Powoli i systematycznie. Spacja, spacja, spacja. Oj. Spacja, 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 spacja. Tutaj. Gdzie oni są? Tam. A mogę ci jakoś pomóc? Dobra, nie wiem jak się leczy. Nie chcę z tobą rozmawiać, moja droga. Weźmy snajperkę. Rozwalmy pierwszą jego tarczę. Kaiden? Jesteśmy beznadziejni w obsługiwaniu tej broni. W ogóle go nie trafiamy pewnie. Dobra, wracamy do naszego... Tu nie ma wślizgów, Jakub, to nie ma Mass Effect. Dobra, Kaiden? A my tutaj? Kaiden też nie jest zbyt celny. Dobra. Moje drogi, no wychyl ten głupi ryj. Dobra. No spokojnie. Weź. Na dół. Tu jest szturmowiec. Zabijmy go. Dobra.
Powoli. Kaiden, idź do przodu. Dobra, dobra, dobra. Padajcie, padajcie. Padł. Dobra, teraz szybko. Do przodu, do przodu. Leczymy się, ale muszę trochę oszczędzać, bo jak będę tak tracić niepotrzebnie. No, 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 no! A macie jakieś nowe skille? Macie jakieś nowe skille? Nie macie. Ja też nie mam. Dobra. Tu byłeś! Dobra, ruszamy. A ona wstanie tak samo od ciebie, co ja muszę ją leczyć? A idzie. Dobra, jak dojdzie, to zregeneruje się do tego momentu. Idziesz, a pani Ashley? Czy może już się teleportowała, nie widzę. A, teleportowała się, dobra. Aktywujemy kolejkę, idziemy w kolejny etap. Na razie, no tak średnio mi poszło w walce z tymi szturmowcami. Muszę być bardziej ostrożny. A tutaj nas jest chyba... Założyć ładunki wybuchowe. Zniszczyć kolonię. Zrównać to miejsce z ziemią. Jeden z główniejszych złych bossów, nie? Tak mi się wydaje. A tu jest chyba rzekomy przekaźnik. Ale czemu ten przedstawiciel tej rasy kosmitów? Turanin? Czy jak to było? No nieważne, ten pan stosuje takie dosyć drastyczne metody i chce zniszczyć naszą kolonię, ale dobra. Taka ciekawostka, w drugiej części będziemy mogli mieć towarzysza Geta. Z jaką pamiętam, nie klikaj C, bo to nie jest skradanie się, tylko Ceratele to skradanie. Coś jest? Ładunek wybuchowy. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Dobra. No idziemy. Chyba nie mamy co tutaj stać. Nie warto. Trzeba się... do przodu, bo jesteśmy średnio dystansowcem, więc... Dobra, tutaj. Do tarczy. No, przyklej się. Wow! Czy on ma bazookę? Głupie, bo pewnie zaraz zginę, jak tak zrobię. No jestem do dupy. Ładunki wybuchowe. Pewnie do dupy jestem w karabinach. Szybko! A może... Musimy je znaleźć i wyłączyć. W sumie nie ma potrzeby brać pistoletów. Dobra, Jakub, zrobisz to teraz lepiej. Tam było przejście na drugą stronę. Tędy nie mogę, ale będę mógł tędy, dobra. Nie ma co tutaj stać. Trzeba się spieszyć, szybko, tędy pójdziemy teraz. Tak, szybko. Biegnij, tam jest drugi ładunek wybuchowy. Szybko. Nachyl się. Rozwrót to osypa. Nie miałeś tego przy tym kucać. Nie miałeś przy tym kucać! Dobra. Ruszajmy. Do przodu. Po kostka, dobra. Trochę ta moja postać nie zachowuje się tak, jak ja bym chciał. Czekaj, oddali się. Dobra, czekajcie, jak to możemy zrobić? Tam mogę stanąć, na przykład Ashley. Idź tam, Ashley.
broń jest trochę nieskuteczna. Dobra, popchnij to, nie wyszło. Dobra, ten drugi skill wyszedł mi lepiej. Będę musiał się trochę nauczyć, na jakiej odległości mogę te skillami walić. Dobra, Kaiden i babka, idziecie. Ja zajmę się rozbrojeniem tego. Dobra, Ashley, idź. Muszę teraz następny poziom w HP patrzeć na mój styl grania i moją słabość. Czekaj. O, zrobił mi barierę, miło. O, tu jest drugi weapon. On tu jest karabin ma snajperski, bo taki laser był, dobra. Tu jeszcze już nie ma, dobra. Udało mi się nawet to przetrwać. Dobra, rozbrajamy bombę. Mamy już poziomy? Nie, jeszcze nie, dobra. No, chodźcie za mną, moi drodzy. Ten skill jest trochę, coś mi tu w nim nie pasuje. O, tu jeszcze jest łepek. To chyba biegnie, nie? No. Ale to jest pusta inteligencja, ma małe problemy. To nie wiem, tak faktycznie wierczy. Wypadł. Spokojnie, niech się skille zregenerują. Oni tu są. Tu jest jeden łepek, nie? Przez to nie mam gdzie się przyczaić. Gdzie on jest? Dobra. Jest nasz szała. Dobra, pokonany. I co my tutaj mamy do... Tu jest nadajnik Protean. Okej, okay. Zobaczmy, jakie tajemnice skrywa ów ten nadajnik. Trzeba dopracować jeszcze mój styl rozgrywki. Kim ja grałem? Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nie, prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Nie, nie do... To z... O kurwa, no i się spierdzieliło. Nadal za wyróżniającą służbę. Osiągnięcie na Steamie odblokowane. I mamy Saryna. Co ty tam knujesz? A tu widzę, że ktoś jeszcze. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. W
wyluzowana, się chyba spodziewała jego reakcji. Jest nasz paskudny protagonista. Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Ale ma ten głos Vanako, nie? Cyberpunka. Nieszczególnie. Ale mam kaca. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Ładna ta odnoga. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Gdzie jest teraz nadajnik? Co się z nim stało? Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. No dobra, niech ci będzie. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymał. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Turianin. Chodzi o Sarena. Turianin. Drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Chyba tylko wizję możemy zaproponować. Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko.
Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobrze, więc... No i sytuacja jest nieciekawa. Misja została spierdzielona, więc pierwsze... Hej, komandorze. Pierwsze wejście i pierwsze wrażenie na Radzie chyba jest spierdzielone, ale najpierw porozmawiajmy z Ashley. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Każdego to czeka prędzej czy później. Jego czas nadszedł. To smutne, komandorze. Ale nie powinnam się chyba dziwić. Niepotorfanie, to musiało być piekło. Wypełniałem swoje obowiązki. Mam nadzieję, że wy również nie zawiedziecie. Nie zawiodę przymierza, ser. No i... A jak się trzymasz? Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem... A kusiło mnie, żeby jej trochę dopiec. Nie zagadzimy. Wszyscy na statku znają swoje obowiązki, Williams. Pamiętaj o tym. Zrozumiano, ser. Idealista? A ja właśnie chciałem iść w Jakub. Nie. W regenat... Kurde, zabrakło mi słowa. Oddział. Renegata. Ale cóż. No będę musiał być bardziej ostry. Trochę może byłem za miły. Ale dobra, to nieistotne. Może jeszcze Kaidena dorwiemy. No, spacja. Nawigator. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Załoga i tak źle zniosła śmierć Jenkinsa. No dobra, no to idziemy do Jokera. Joker będzie nam towarzyszył przez całą trylogię, więc przyzwyczajcie się do jego poczucia humoru. Choć mi się ono podoba, ale wiadomo, gusty, guściki, ale takie nie znacie. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Szkoda, że my nie możemy się tym pochwalić, jak mówimy o czymś jakiejś i ten inwestycji publicznej w Polsce, nie? No chociaż pewnie by się znalazło, tylko trzeba było być bardziej szczegółowy w szukaniu tego typu spraw, ale no wiadomo, te gorsze sprawy raczej wychodzą na wierzch. Ale podziwiajmy sobie Cytadelę. Widoczki ładne. Ale ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. No tak swoją drogą, walka w pierwszej części tak nie wyglądała. Chodzi mi o trochę o to, że została ta wersja zremasterowana, z jedynki została dostosowana do tego trybu gry z dwójki i trójki. Jedynce to coś tam... To oburzające. Coś tam innego. Rada wkroczyłaby, gdyby gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej.
Czyli no tak średnio nam poszło. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzielił na audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla wszystkich ludzkich kolonii. Jeśli oni go nie zatrzymają, ja to zrobię. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. Ale nie ma co... Ale... Ashley, nie ma co się dziwić panu ambasadorowi. Widać, że jest po naszej stronie, ale on też widzi to z innej perspektywy, no bo... Cytując klasyka, ma pan dowód? Ma pan dowód? Ambasada... Rada się pyta, ma pan dowód? A my tak... No i tak można podsumować to, co się stało. Ale dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. To jest druga część prologu. A zwiedzaniem Cytadeli, czyli wycieczka po tej dosyć monstrualnej konstrukcji, zajmiemy się w trzecim odcineczku, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony nam czas. Mi i panu Shepardowi. Oraz zapraszam na trzecią część. Do zobaczyska.